Hej, siemano, witam was, jestem Divionar, a to jest gra Europa Universalis 4 i prezentacja modyfikacji... Nic, remix, nic, iść mi stąd. Prezentacja modyfikacji, nie wiem, czy dobrze przeczytam, czy dobrze zapamiętałem. Terrarium, Terrarium Oribis, Terrarum. Modyfikacja ta nam zmienia całkowicie mapę polityczną. Mapa polityczna wygląda właśnie tak, jak mamy tutaj z tyłu na obrazku, w tych oto właśnie kolorach. Przejdźmy sobie może do rozgrywki. Zmieniam również czcionkę. Modyfikacja ta również działa na polskiej wersji gry, jednakże lepiej prezentuje się na wersji angielskiej, ponieważ, no wiadomo, no, do modyfikacji anglojęzycznych nie biorą pod uwagę czcionki, która tam zawiera... nie zawiera właśnie polskich znaków, więc ta czcionka, która je zawiera, będzie taka dziwnie troszeczkę. Tak, kurczę, teraz się będzie wczytywało. O, jest, mamy. O kurde. A, tutaj jestem właśnie w etapie... jestem tu w etapie przyjmowania westernizacji kultury z zachodu. Zachodniej. To jest gra z Krzyśkiem. Gra Monopotamią. Mutapa. A, w sumie, kurczę, ja tu się po polsku męczę. Tu Mutapa wystarczy i koniec. I Kliwa. Krzysiek gra Kliwą, ja gram Mutapą. I zdobyłem sobie Australię. Australię. Mamy mapę, to jest mapa polityczna. O, właśnie, tak wygląda mapa polityczna. Tutaj są tereny niezbadane przez nas. Wyglądają o tyle ciekawie. Spójrzcie, różne fajne tutaj są grafiki. Tutaj mamy jakiś herb. Czekajcie, to coś. To wszystko nawiązuje do historii. Tak mi się wydaje. Tak, wszystko nawiązuje do historii. Tutaj forty ten biją się i chyba Brytyjczycy z tymi. O, gdzie ja patrzę. To się pomyliłem i troszeczkę. O! Tutaj miałem na myśli, że się biją Brytyjczycy z Amerykanami. Troszeczkę mi się porąbały kontynenty. Ale to podobny jest wizerunek. Czekajcie, dobrze mówię. Już się bałem, że coś zdupcyłem. Tutaj widzicie, Wielka Brytania już Meksyk zajmuje. Tutaj te płacie. Widzicie, patrzcie. Konni, tutaj jakieś pułki, szyki. Kurczę, no ciekawie, ciekawy mod, ciekawa mapa wygląda. Scalamillarium Italicarum. To coś pewnie po łacinie. Tutaj co w tym miejscu się znajduje? Morze. Spójrzcie, fajne grafiki są tutaj na terenach nieodkrytych. Holender. Co tutaj mamy w Afryce? O kurczę, Afryka ma całą odkrytą, dlatego nic nie będę się ciekaw. Jestem co tutaj mamy w Australii. Jak to fajnie wygląda, nie wiem, kurde, kangura jakiegoś albo coś. W ogóle mapka fajnie wygląda, mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy na niej serii jakiejś bym nie nagrywał, ale chyba jest mocniej, bardziej wymagająca graficznie niż ta standardowa mapa. Bo takie mam wrażenie, się jakby bardziej cięło. Kto tu chce ze mną sojusz? Mahafala Hafy. Nie wiem, kto to są. Chociaż wiem, te. Dobra, mogę mieć z nimi sojusz. Co tu mi się stanęło? Tak, mam bunty, buntuje mi się moi tutaj... O, proszę bardzo. Reakcjonaliści z państwa Monopotamy. Hehehehe. O, Kliwa. Tu co z nimi sojuszu nie miałem? O, ja cię krycę. Dobra. Troszeczkę bardziej mapa jest wymagająca od podstawki, ale jednakże jak ktoś ma dobrego kompa, to śmiało sobie może taką mapkę sprawić. Wygląda tak naprawdę tak, no, ciekawie. Te tereny są takie, o kurde, co jest Kliwa Casus Belli mamy. Super. Kraj Australia. Monopotamy. Szkoda, że to jest pustynia. O, kraj Australia Motopamy, super. A tu jest Mutapa, a tu jest kraj Australii. Spoko, bo mam spolszczenie, musiał tam podmienić trochę plików, które się nie zmieniają od
podczas zmiany języka. O, tutaj jakaś fajna jest ten. To jakieś chyba te anioły. Tutaj coś tu mamy jeszcze ciekawego? Spójrzcie na Rzeczpospolitą. O kurde, jak się wygryzła. 1000 razy lepiej chyba i idzie niż mi w serii. Spoko, bierzemy wszystko. Ja i tak tu nie będę w to grał. Łożesz kurna. Dobra, darujemy sobie tutaj rozgrywkę. O, właśnie, Turcja, co ja mam z nimi sojusz? Nie. Ale wojnę mają z tym samym państwem co my chyba. Tak. No i tak więc wygląda sobie tutaj, o, Europa, Francja. Tak sobie wygląda Wielka Brytania. O, Skandynawia się utworzyła ładnie. Widzicie, z daleka mamy kolorki ładne. Tu gdzie nie mamy odkrytej mapy, mamy ciekawe tutaj grafiki w tle. No i jak sobie przybliżymy, to mamy taką właśnie taką mapistą. Mapistą, ale wymyśliłem. Kurna, ale Czechy się wykoksiły. Dobra. No i spójrzcie, mamy coś takiego, no widać ładnie tereny. Polskie jest Wilno. No jest w sumie w Rzeczpospolitej. O kurde. No troszeczkę ścinki mam. Tak, o kurczę, nie wiem co oznaczałem te takie. O właśnie, jak sobie oddalę, przybliżę oddalę, nie wiem czy oni sobie to mają. A, to się zmienia, okej, okay, od pory roku chyba. No wiecie, fajnie wygląda ta mapka. Polecam ją, jeżeli sobie ktoś chce zmienić mapę. Jak najbardziej. No i cóż, z mojej strony to by było chyba na tyle. Jeśli chodzi o modyfikacje do gry Europa Universalis 4, zapraszam na kolejne prezentacje modyfikacji. Trzymajcie się i strzała!